Dzień dobry, panie Feliksie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z panem Feliksem Scheinertem, który jest wieloletnim aktorem. Świętował niedawno 50-lecie pracy artystycznej na deskach tego teatru, ale nie tylko wcześniej był aktorem tego teatru. Jak to się stało, że trafił pan w ogóle do teatru i do tego teatru w szczególności już później? Dzień dobry. W 1965 roku skończyłem studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej imienia Leona Schillera w Łodzi. Teraz się trochę inaczej nazywa, bo tam jeszcze doszła telewizyjna, filmowa i tak dalej. I we wrześniu 1965 roku, mając niecałe 21 lat, rozpocząłem życie zawodowe. Pierwszym moim teatrem był Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Tam byłem 4 sezony i tam poszła większość mojego roku. Zaangażowana przez ówczesną dyrektorkę Alinę Obidniak. Nas w ogóle było bardzo mało na A ile roku. państwa było na roku? Nas było. Zaczynało studia 21. Nie, 22 osoby zaczynały. A dyplom zrobiło 8. Z tym, że z tych, którzy zaczynali, to było 7 osób, dotrwało do 4. roku. Jeszcze doszła do nas z lalek chyba krakowskich. Wtedy były jeszcze w Krakowie lalki. Nie wiem, czy teraz jeszcze są, Nie. nie ma już. Doszła do nas na 3. roku dziewczyna z krakowskich lalek. To były takie czasy, że ciężko było się utrzymać na studiach. Trzeba było ostro pracować. I odsiew był duży. Polegało to na tym, że moi profesorowie w ciągu pierwszych 3 semestrów, czyli po 1,5 roku studiów, dochodzili do wniosku, że niektórzy nie bardzo się nadają do zawodu. I byli dość bezlitośni, bo wychodzili z założenia, że młody człowiek może jeszcze znaleźć sobie inną drogę w życiu, a będąc aktorem może być całe życie nieszczęśliwy. I w związku z tym odsiewali, ostro odsiewali. Także zostało nas tylko 7 osób plus ta jedna, która doszła. I pamięta pan, kto to był? Pamiętam. Po pierwsze Janusz Gajos, który był starszy od nas wszystkich. Ja byłem w ogóle bardzo młody, ale Janusz był starszy od nas, bo egzamin wstępny zdawał jeszcze w mundurze wojskowym, bo był normalnie odbywał 2-letnią służbę wojskową i dopiero po zdanym egzaminie 1 października już w cywilu przyszedł, ale było kilka lat od nas starszy. No i ciągle jest starszy od nas. Z pozostałych osób, które jakoś zaistniały na mapie teatralnej czy filmowej Polski, no to Ela Starostecka i Joasia Jędryka, dwie dziewczyny. Pozostałym jakoś nie bardzo się ułożyło. Myślę, że nie wiem, czy są w zawodzie, czy ich nie ma, bo straciłem z nimi kontakt. No w każdym razie poszliśmy do teatru w Kaliszu, tam byłem 4 lata, to była dobra szkoła zawodu. Dużo się grało. W tak zwanych prowincjonalnych teatrach jeszcze wtedy się jeździło po Polsce, chyba dalej się jeździ. No myśmy obsługiwali cały ten region kaliski. I gdzie występowaliście? W jakiś. W domach kultury, przeważnie w salach takich, które były zaadaptowane do potrzeb teatru. W takich miejscowościach okolicznych, tam typu Ostrów, Sieradz, Błaszki, o ile pamiętam, taka miejscowość. Ja już w tej chwili nie pamiętam tych mniejszych miejscowości. No i co roku tam odbywało się święto, był festiwal Kaliski, jeden z najstarszych polskich festiwali. Wtedy przyjeżdżały do nas inne teatry, myśmy oglądali inne spektakle. Sami też braliśmy udział w
tych festiwalach. Dobrze wspominam ten czas. Fajnie się pracowało. Ciekawa była. Repertuar był ciekawy. Alina Obidniak, nasza dyrektorka, nas bardzo przychylnie traktowała, była zaprzyjaźniona z nami, stworzyła taką dobrą atmosferę. Dobrze wspominam te początki. A pozwolę sobie jeszcze zapytać, kogo z profesorów pan szczególnie mocno wspomina? Ja, moim opiekunem roku był nieżyjący już od dawna Jerzy Walden, taki reżyser teatralny, i Maria Kaniewska, reżyserka filmowa. To byli moi opiekunowie roku. Natomiast bardzo dużo nauczyłem się od, no też już nieżyjącego, bo już wtedy był mocno leciwy, taki profesor Modrzewski, który mnie uczył prozy. On jeszcze go od czasu do czasu można zobaczyć w przedwojennych filmach. Dużo się nauczyłem od Waldka Wilhelma, który miał z nami zajęcia ruchowe z szermierki. Taka pani profesor Mieczyńska uczyła nas tańca. No, to są profesorowie, których pamiętam, których dobrze pamiętam. Oczywiście nikogo z nich już nie ma. Nie ma w szkole, już większość z nich nie żyje. W tej chwili jest zupełnie inna kadra tam. Ale ja ich dobrze wspominam. Potem miałem taki krótki epizod w Teatrze Jeleniogórskim, ale nic ciekawego, szybko się stamtąd po jednym sezonie wyniosłem. Pojechałem do Olsztyna, do Janka Błyszyńskiego, którego Kraków też zna, bo to był no, Krakus. Tutaj też reżyserował i w Starym Teatrze, i u nas. To był bardzo, bardzo interesujący teatr w owym czasie. Tam zagrałem dużo fajnych ról. Zagrałem Don Juana Molierowskiego, zagrałem Semenkę w Śnie Srebrnym, Salomei, zagrałem... Judasza, w Żegnaj Judaszu, tak. Zagrałem w Aniele na dworcu Jarosława Abramowa. To się nazywał Podróżny A, ale to była główna rola. Także dużo tam grałem. Tam spotkałem mojego młodszego kolegę ze szkoły, z którym się minęliśmy, ale z którym potem się spotkaliśmy tutaj w Krakowie, Jurka Grałka, Edka Wnuka, który też był w Starym Teatrze. I tam poznałem również córkę Hanny Skarżanki, Ewę Skarżankę. Graliśmy tam razem w spektaklach. W ogóle fajny był zespół i to był bardzo ciekawy na owe czasy teatr. Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Z Olsztyna mnie ściągnął do Szczecina Gruda Józef, ale byłem tam tylko pół sezonu, zdążyłem zagrać jedną rolę przewodnika chórów w Antygonie, bo już wcześniej reżyserował mnie w Olsztynie ówczesny dyrektor Ludowego. O Boże, jak on się nazywał, nie pamiętam. I on mnie z Olsztyna ściągnął do siebie, do Ludowego. W Ludowym też byłem od 1 lutego do końca sezonu. Tam miałem to szczęście, że zagrałem Kniazia Szujskiego w Carze Fiodorze. I na tej premierze, jako honorowi dyrektorzy Teatru Ludowego w Nowej Hucie, państwo krasowscy, Skuszanka i Krystyna i Jerzy Krasowski. Oni już byli po tym wspaniałym swoim okresie Teatru Ludowego razem z Józefem Szajną. W takim triumviracie pracowali. I ona była na premierze i taki ich przyjaciel, który też był w tamtym teatrze, po premierze powiedział mi: słuchaj, idź do Skuszanki, bo jej się bardzo podobałeś w tej roli. I ona cię pewnie zaangażuje. Ja tak zrobiłem, zadzwoniłem, umówiłem się na rozmowę, przyszedłem, podpisałem umowę. I tak się stało, że w 1974 roku, 1 września, zostałem aktorem tego teatru i jestem nim do dziś. Czyli już 42 lata.
Jak te początki pan wspomina? Pierwsze wejście na scenę? Pierwsze wejście na scenę to było zastępstwo w Lilli Venedzie, które reżyserowała Krysia Skuszanka. Zespół przyjął mnie bardzo dobrze. Zresztą wtedy przyszło nas sporo. Przed właśnie Andrzej Grabowski, przed Jurek Kryszak. Jurek grał chyba też w tym samym czasie. I była nas taka grupka młodych wówczas ludzi. No ja już miałem 30, no ale ciągle byłem młody. Grupka ludzi, którzy przyszli do tego teatru, szybko zostaliśmy zaakceptowani przez zespół. Chociaż w tamtych czasach Kraków nie był specjalnie chętnym miastem i środowiskiem teatralnym, które przyjmowało tak zwanych obcych. Głównie w cenie byli absolwenci miejscowego wydziału aktorskiego krakowskiej szkoły. Jak ktoś był spoza, czy z Łodzi, czy z Warszawy, bo wtedy innych szkół nie było jeszcze, no to tak bardzo mu się przyglądano, tak bym powiedział. Ja miałem to szczęście, że ja bardzo szybko zostałem ściągnięty do telewizji przez Michała Bobrowskiego, nieżyjącego już, szefa redakcji Rozrywki, do programu, który w tamtych czasach był sztandarowym programem rozrywkowym w Polsce, czyli do spotkań z balladą. I od drugiej połowy lat 70., prawie do końca lat 80., nieprzerwanie grałem wiodącą rolę w tych spotkaniach z balladą. No to dawało i zarobek, i poznanie kolegów z innych teatrów, no i nieprawdopodobną popularność. Także ja dzięki temu, potem jeszcze parę teatrów telewizji i dzięki temu tak mi się udało szybko zintegrować z tym środowiskiem, ale parę lat musiało minąć, zanim zostałem zaakceptowany i uznany za swojego. Trzeba było zapłacić frycowe. Trzeba było zapłacić frycowe. No, w tej chwili już jestem Krakusem. Tu osiadłem, tu poznałem swoją żonę, tutaj się urodziły moje dzieci, które są typowymi Krakusami. Z Łodzią praktycznie, póki żyli moi rodzice, no to jeszcze miałem kontakt. W tej chwili już na tyle sporadyczny, że tylko jeżdżę na ich groby, ale już mnie nic z Łodzią nie wiąże. Także mogę powiedzieć, że jestem Krakusem pełną gębą. I tak już zostanie. No właśnie, i tak ten Kraków gdzieś już pozwolił panu osiąść, bo wcześniej przecież urodził się pan, z tego co wiem, na Mołdawii. Nie, nie, moja mama była Mołdawanką. Ja się urodziłem w Kazachstanie. Ja się urodziłem w Kazachstanie, tam gdzie uciekł przed Niemcami mój ojciec. Tam poznał moją mamę, tam się urodziłem. Miałem niecały rok, jak już ojciec, jak tylko była taka możliwość, natychmiast chciał wracać do Łodzi. I no i wróciliśmy. Wróciliśmy i moje dzieciństwo, i młodość, i pobieranie wszelkich nauk jest związane z Łodzią, która jest mi nadal bliska, no tylko że już nie mam żadnych kontaktów tam. A potem się przeszwędałem trochę po teatrach tak zwanych prowincjonalnych, co uważam jest bardzo dobrą szkołą zawodową, bo szkoła teatralna uczy pewnych podstaw, uczy pewnych zachowań, jakichś spraw etycznych, czyli etyki zawodowej, punktualności, na którą teraz nie bardzo się zwraca uwagę. Natomiast prawdziwa szkoła zawodu to jest praca już w teatrze, podglądanie starszych kolegów, uczenie się samemu różnych rzeczy. Każda kolejna rola to jest kolejny etap doświadczeń i w ten sposób się zdobywa prawdziwe szlify zawodowe. A propos podglądania mistrzów, spektakle Dejmka, Aksera, Szajny? O tak, to znaczy jak byłem studentem, to dużo jeździliśmy po Polsce i oglądaliśmy spektakle.
Warszawie miałem to szczęście widzieć Tadeusza Łomnickiego w Arturze Ui. Widziałem Trzy siostry z Łomnickim, Zapasiewiczem, Lipińską, Mikołajską. No to były wielkie przeżycia, wielkie przeżycia. Widziałem Zamek w Szwecji, też tam u Aksera we Współczesnym Teatrze. Tutaj w Krakowie widziałem Ludzi i Myszy. Widziałem Lejzorka Reutschwańca. To są te spektakle, którymi krasowscy zaistnieli jako gwiazdy na mapie teatralnej Krakowa. Także dużo rzeczy oglądaliśmy. To była świetna szkoła zawodowa. Chociaż oglądanie tak wielkich aktorów i w tak wspaniałych rolach. Widziałem Cholubka w Dziadach. 68 rok. I potem po wielu, wielu latach z Cholubkiem miałem kolejny kontakt, ale może do tego dojdziemy później. Wspaniały człowiek. Także to jest najlepsza szkoła zawodu. Patrzenie na tych starszych, na tych wspaniałych aktorów, jak oni istnieją na scenie, w jaki sposób się stapiają ze swoją postacią, jak pracowali nad tym, to nie wiem, ale widziałem efekt, tak. Widziałem jeszcze Irenę Eichlerówną w Monodramie, wspaniałym, już nie pamiętam, co to było, ale wiem, że jaka to była wybitna aktorka, ona miała taki wschodni, bardzo silny zaśpiew. I to w pierwszej chwili strasznie drażniło. Natomiast ona miała tak nieprawdopodobną osobowość, że tak po kilkunastu minutach człowiek w ogóle już tego zaśpiewu nie słyszał, tylko widział, jak ona tworzy wspaniałą postać na scenie. Także dużo się naoglądałem tych wybitnych aktorów. Pewnie mi to coś dało. A tutaj w Krakowie? Kogo pan lubił podglądać? Od kogo się pan... Tutaj w Krakowie, jak przyjechałem do Krakowa, tutaj do pracy, to właściwie to był mój pierwszy kontakt z Krakowem. Jeszcze byłem jako dziecko w szkole, zwiedzaliśmy Kraków, ale niewiele z tego pamiętam. Pamiętam, że byłem na Wieży Mariackiej, tam gdzie hejnalista siedzi i trąbi. No, to pamiętam, to byłem w podstawowej szkole. Natomiast tu jak przyjechałem, no to oglądałem spektakle tu, oglądałem spektakle w Starym Teatrze. No to wiadomo, jakie wtedy były w latach 70. Jeszcze żył Swinarski, jeszcze jego spektakle, chodziły Jarockiego spektakle, Wajdy spektakle, no, wspaniałe. Także było co oglądać. Tutaj na scenie spotkał się między innymi pan z Kazimierzem Dejmkiem. Tak, no to już było po ładnych paru latach. Robił tutaj u nas historię o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim. To też było wspaniałe doświadczenie, bo był niezwykle wymagającym reżyserem, niezwykle wymagającym. Zresztą w Łodzi widziałem też jego spektakl. Jak byłem studentem, myśmy mieli, szkoła teatralna była w dawnym Pałacu Poznańskiego na rogu Gdańskiej i 1 Maja. Do teatru nowego, który był na ulicy Więckowskiego, mieliśmy rzut beretem i myśmy kończyli zajęcia tak, żeby zdążyć na spektakl biegiem. I bywało tak, żeśmy oglądali jeden tytuł po kilkanaście razy, co zresztą potem zaowocowało tym, że jak byłem na trzecim roku, to nas Tadeusz Mintz, który reżyserował w Nowym Teatrze Cyrana de Bergerac, wziął nas, mnie i mojego kolegę Maćka Grzybowskiego, który przez jakiś czas był o wiele lat później dyrektorem teatru w Kaliszu. I tam robiliśmy pojedynek.
bo tam w czwartym czy w piątym akcie jest ta wojna, na którą się Cyrano wybiera i potrzeba było gwałtownie znaleźć kogoś, kto potrafi się fechtować. A myśmy mieli fechtunek w szkole z Waldkiem Wilhelmem, fantastycznym profesorem. I on nas tego dobrze nauczył. No i zostaliśmy wzięci do Teatru Nowego i tam wtedy Cyrano grał Foyt. A myśmy tam robili za żołnierzy, robiliśmy dużo szumu, bijatykę, szermierkę. Także nawet był taki zabawny moment, że Foyt w pewnym momencie przerwał jakąś próbę i powiedział, że on się wycofuje, bo on nie będzie z siebie robił głupka. On nie miał pojęcia w ogóle nawet jak się trzyma broń w ręce białą. A gra najwybitniejszego szermierza owych czasów. I powiedział, że się nie będzie kompromitował przy tych gówniarzach, którzy tutaj wspaniale się pojedynkują, a on ma udawać, że on potrafi to robić. No ale w końcu jakoś go tam udobruchano. A on potem w ramach przeprosin, że to nie było przeciwko nam, tylko że on stawał w obronie swojej postaci. W ramach przeprosin oczywiście zabrał nas na wódkę do Spatifu w Łodzi. No i tak się zaprzyjaźniliśmy. Także w Łodzi też oglądałem spektakle. Potem mój profesor Jerzy Walden, który przez krótki czas był dyrektorem nieistniejącego już Teatru 7-15, to była taka filia Teatru Jaracza w Łodzi. Też nas, cały nasz rok wziął taką młodzieżową sztukę, nie pamiętam tytułu oczywiście, ale taką wybitnie młodzieżową rzecz z nami zrobił, to było w ramach dyplomu. Także jeszcze jako student już liznąłem trochę teatru. No a potem to już się potoczyło. Więc tutaj już jako doświadczony aktor pan przyszedł, już nie jako taki ktoś żądny pierwszych doświadczeń. No nie zupełnie nowicjusz, już czy doświadczony. 8 lat w teatrach prowincjonalnych, 8 sezonów. No można powiedzieć, że już trochę tego zawodu się nauczyłem, ale moim zdaniem w wypadku mężczyzny aktora to tak pełnię swoich możliwości to się osiąga mając lat 40. Między 40 a 50, a czasem 60, jeśli ktoś jest w dobrej formie fizycznej. Czasem jeszcze później. Może dojdziemy do tego też. To się osiąga wtedy szczyty swoich możliwości zawodowych. Można powiedzieć, że jest w pełni ukształtowanym aktorem. Kobiety wcześniej osiągają tę dojrzałość zawodową. Ilość ról też to warunkuje, prawda, dla określonego wieku. Tak, tak, tak. No, mam szczęście uprawiać ten zawód, że są potrzebni 20-latkowie. I są też potrzebni tacy starcy jak ja. Więc to mi pozwala nadal uprawiać ten zawód, za co jestem opatrzności moim kolejnym dyrektorom niezwykle zobowiązany. Jeśli chodzi o miniaturę, był taki sezon, kiedy nie wszedłem nogą na dużą scenę, nie pamiętam już, który to był rok, i wszystko, co grałem, a grałem sporo, grałem właśnie w miniaturze. Trzeba przyznać, że w miniaturze się bardzo dobrze gra. Ja bardzo lubiłem grać w miniaturze. Tam jest tak bliski kontakt z publicznością, że to daje taką dodatkową satysfakcję takiej jakiejś intymności, jakiegoś kontaktu. Bardzo, bardzo fajnie się grało na miniaturze. Aż żal, że ona w tej chwili jest tak mało wykorzystywana, ale ja myślę, że będzie. No w tej chwili inne czasy, inne wyzwania stoją przed teatrem. Ale myślę, że ta miniatura jest warta zachodu, że tam zresztą najlepszym dowodem jest w tej chwili Rabacja, którą grają. Świetny spektakl i jest taki kontakt z publicznością, że tylko przyklasnąć temu i robić takie rzeczy właśnie tam. Natomiast no, w miniaturze, tak, tak, w miniaturze w końcu zagrałem z Jurusia
w Aniele nad podmocnym aniołem, czyli bohatera, który jest alter ego Jurka Pilcha, którego zresztą poznałem, już wcześniej go poznałem. Jakoś tak razem się kilka razy zetknęliśmy na jakichś spotkaniach towarzyskich. Także to zagrałem tę rolę, która była nam nagradzana, i spektakl, i rola. Na Zachód od Szanon? Na Zachód od Szanon z Andrzejem Grabowskim. Właśnie, to który też był nagradzany. Właśnie, może o tym spektaklu pan opowie. To był spektakl, który Kasia też zrobiła. I McDonagha, takiego modnego w tamtych latach irlandzkiego autora. Jego sztuki przeszły przez większość polskich scen. To się nazywało, u nas po polsku się nazywało Na Zachód od Szanon. A to angielski oryginalny tytuł The Lonesome West, tak to się nazywało, czy jakiś Samotny Zachód, coś takiego. No i to czteroosobowa sztuka, zresztą w atmosferze skandalu odbyła się ta premiera. Mało brakowało, nie doszłoby do premiery. Proszę coś więcej o tym opowiedzieć. Bo tam była postać księdza alkoholika, który popełnia samobójstwo. No więc nasz ówczesny dyrektor bardzo się zastanawiał, czy dopuścić w ogóle do tej premiery. Nie wiem, dlaczego się tego bał, tak jakby wśród księży byli sami święci. No co, mamy w tej chwili dowody, że tak nie jest. No ale jednak na szczęście do premiery doszło, spektakl się bardzo podobał, spektakl był pokazywany na kilku festiwalach, był nagradzany. Co tam, zagrałem tam jeszcze w Dzikiej Kaczce? W Dzikiej Kaczce tego zagrałem przede wszystkim w Mrożku, w Rzeźni, u reżysera, który teraz u nas powrócił po latach tak, nieobecności. Powrócił po latach, Remik, i zrobił przecież już u nas ten fragment tego Wyspiańskiego, który wyzwala, i będzie robił Artura Uy. Także... A jak ta praca wtedy przebiegała z Brzykiem? Świetnie. Bo on wtedy początkował. On był wtedy początkował. Ja nie wiem, czy to nie był jego dyplom albo zaraz warsztat. Po. Tak. Świetnie. No, zawsze miał dobry kontakt z aktorami. Wiedział, czego chce. Świetnie ta praca. Bardzo mile wspominam. Tam wtedy jeszcze grał Andrzej Konopka, który teraz jest w Warszawie, Tomek Karolak, który też jest w Warszawie. Także bardzo, bardzo fajnie. No, dużo fajnych rzeczy mnie spotkało w miniaturze. Mm-hmm. A tak mówiąc o reżyserach, z którymi pan pracował, jaką pracę sobie pan bardziej ceni? Z reżyserami, którzy dają dużą swobodę, czy tacy, którzy są bardziej precyzyjni i cyzelują wszystko, bardzo dokładnie pracują z aktorem? Chyba trzeba umieć pracować i z takimi, i z takimi. Ja lubię takich, którzy dają aktorowi swobodę, ale doświadczony reżyser daje aktorowi swobodę, kiedy widzi, że on sobie z tą swobodą dobrze radzi. Natomiast jak widzi, że trzeba go poprowadzić za rączkę, no to prowadzi za rączkę. Ja wolę pracować z takimi aktorami, którzy dają swobodę. No teraz pracowaliśmy z takim reżyserem, który lubi prowadzić za rączkę, ale też jak widzi, że ktoś sobie radzi, no to daje mu dużo swobody. Różni są reżyserzy, trzeba się umieć dostosować. Ja zawsze lubiłem, jak już drugi czy trzeci raz pracowałem z tym samym reżyserem, a zdarzało mi się, to już mnie to mniej interesowało. Zawsze lubiłem poznać kogoś nowego. Tak było z Pilchem, z Podmocnym Aniołem. To była moja propozycja w ogóle. To był czas, kiedy Pilch dostał tuż po Nikę za tę powieść mocno autobiograficzną. I ja chodziłem do Krzyśka Orzechowskiego
bez przerwy męczyłem go, żeby to zrobić. I on w końcu już się zdecydował, żeby to robić i powiedział, no to mam dla ciebie dwie propozycje, jeśli chodzi o reżyserów. Jedno nazwisko to był reżyser, z którym już dwukrotnie pracowałem, a drugie nazwisko to był reżyser, którego w ogóle nie znałem. I tak reżyserem został Rafał Sabara. I tak reżyserem został Rafał Sabara, bo po pierwsze był to ktoś, kto jakiś świeży oddech wniesie do pracy, a po drugie on jest synem łódzkiego aktora, którego ja bardzo lubiłem, który był w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Chyba Józef, o ile się nie mylę, jeśli się mylę, to przepraszam, Józef Sabara. I potem się okazało, że to ojciec Rafała. No i tak się stało, i tak Rafał trafił do naszego teatru, zrobił tutaj świetne spektakle i tego Pilcha, i potem zrobił Pergynta. Przecież znakomitego Pergynta. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś trafi do nas do teatru. Bardzo lubiłem z nim pracować. Niezwykle twórczy, o olbrzymiej wyobraźni. Człowiek potrafiący pracować z aktorem. Spektakl później był długo grany, z tego co wiem. O, bardzo długo, ponad 100 razy i tak zszedł przy komplecie publiczności. To ważne. Czy aktorzy lubią grać dany spektakl? Daje to większą satysfakcję? No pewnie. To bardzo lubiłem grać, choć to było niezwykle wyczerpujące. To bardzo lubiłem grać. No ale oczywiście, że jak publiczność akceptuje spektakl, akceptuje wykonawcę roli, no to wiadomo, że jest to nie ma dla nas innej nagrody. Bo znowu pieniędzy takich wielkich nie zarabiamy, no więc nagrodą jest uznanie publiczności przede wszystkim. Równolegle do pracy w teatrze bardzo często występował pan w radiu. O tak. Tak, w tamtym czasie bardzo dużo robiliśmy w radio. W ogóle krakowskie radio, które się jeszcze mieściło na szlaku, w tym niszczącym teraz dworku, niestety, ilekroć tamtędy przejeżdżam, to aż mnie serce boli. Tam wtedy reżyserem głównym radia była Gosia Bobrowska, czyli Romana Bobrowska, tak. Ponieważ mąż na nią, Michał Bobrowski, wołał Gosia, no to my wszyscy też zaprzyjaźnieni Gosia. I ja u niej bardzo dużo pracowałem. Przeczytałem kilka powieści w odcinkach, brałem udział w teatrach radiowych. Bardzo dużo się pracowało. To jest świetna, świetna praca. Świetnie. Praca z mikrofonem jest zupełnie inna, bo no, aktor na scenie używa wszystkich możliwych środków wyrazu, prawda? Gestu, wzroku, ruchu, głosu. Natomiast tam tylko głos pracuje. I tym głosem trzeba wyrazić to wszystko, co można wyrazić innymi środkami, będąc na scenie czy przed kamerą. I to jest niezwykle inspirująca praca. Bardzo mi ta praca się podobała, bardzo ją lubiłem. Dużo rzeczy robiłem, bardzo dużo w owym czasie. Potem przez długi okres czasu nic. Teraz niedawno robiliśmy Wyzwolenie. Z Agatą Duda-Gracz. No, to Agata Duda-Gracz to jest w ogóle osobny rozdział. Osobny rozdział w moim życiu, tak. No właśnie, to może porozmawiajmy o tym osobnym rozdziale. Nie sposób pominąć. Agata po raz pierwszy zaprosiła mnie do pracy, ona tutaj już robiła. Wcześniej dwa, chyba czy trzy spektakle. Jakoś nie miałem szczęścia. Agata mnie zaprosiła do pracy w spektaklu na podstawie Troilusa i Kresydy Szekspira. To się nazywało Każdy kiedyś musi umrzeć, porcelanko. Jeden z najkrótszych tytułów Agaty. Nie, bo on się rozwijał jeszcze, czyli historia o wojnie trojańskiej. Tam jeszcze to i tak jest jeden człowiek. Z najkrótszych tytułów Agaty, bo Agata lubi takie tytuły, które zajmują mniej więcej dwie strony A4. Uwielbia.
I ta praca chyba, mnie na pewno i chyba jej się też spodobała. Tam grałem Agamemnona, wodza wojsk greckich, które oblegały Troję. No i od tej pory już pracujemy, będziemy pracowali ze sobą trzeci raz. Raz nie doszło do skutku, bo mnie zaprosiła do pracy nad spektaklem z okazji Powstania Warszawskiego, ale jakoś tak coś z terminami i nie wyszło w Warszawie. Zaprosiła mnie do gościnnych występów we Wrocławiu, gdzie gram Prospera w jej spektaklu na bazie burzy, szekspirowskiej burzy. No i teraz będę u niej w spektaklu w Starym Testamencie. No właśnie, jak taka praca z Agatą Dudą Gracz przebiega? Ona jest dosyć specyficznym reżyserem. Specyficznym to jest mało powiedziane. Agata albo się kocha, albo się nienawidzi. Ja ją kocham. Potrafi wydusić z aktora wszystko, o co jej chodzi i co leży w możliwościach danego aktora. I to jest jej olbrzymią zaletą. Zawsze, jak przystępuje do pracy, jest nieprawdopodobnie przygotowana, czego nie można powiedzieć o niektórych innych reżyserach. Niektórzy tworzą na bieżąco swoje spektakle, próbują, zmieniają, kombinują. To nie znaczy, że to jest źle, bo czasem wychodzą bardzo, bardzo interesujące rzeczy. Ale Agata jest świetnie przygotowana do tego, co zaczyna robić. Ona wręcz pisze swoje scenariusze pod konkretnych aktorów. No nie ma co ukrywać, ona ma grupę swoich ulubionych aktorów, do której mam przyjemność i zaszczyt, mam nadzieję, się zaliczać. I z nią się dobrze pracuje, chociaż praca jest bardzo ciężka. Ona lubi spektakle, w których cały zespół jest cały czas na scenie. Tak jak było w Porcelance. Tak jak było w Porcelance, tak jak jest w Burzy Wrocławskiej. Nie wiem, czy tak będzie w Starym Testamencie. Już się tego boję. Ale ona na tyle... Ona jak ma w swoim spektaklu, powiedzmy 12, czy 8, czy 10 aktorów, każdy z nich ma konkretne zadanie, które mu satysfakcję sprawia. A oprócz tego jeszcze funkcjonuje na scenie przez cały spektakl, jeśli takie jest założenie Agaty. I trzeba być cały czas skupionym, cały czas czujnym, wtedy kiedy partner czy partnerka mają swoje 5 minut, to też zawsze jakieś zadania wykonujemy. Oczywiście nie tak zwane lizanie szafy, żeby przeszkadzać koledze czy koleżance w pokazaniu tego, co ma do pokazania, ale zawsze każdy ma jakieś zadanie. Także pod tym względem praca z Agatą jest jedyna i niepowtarzalna. Ja z nią bardzo lubię pracować. Wróćmy jeszcze może trochę do historii. No poza tym zrobiła mi przecież jubileusz wspaniały. To było dla mnie takie zaskoczenie, ja już w pewnym momencie, najpierw była wielka tajemnica. Potem dowiedziałem się, że Agata przygotowuje w ogóle spektakl cały z okazji mojego jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej. Ale oczywiście wszystko było w tajemnicy i nikt pary z gęby nie puścił. Dzień przed Agata mi powiedziała, jak się mam ubrać i że jak posadzi mnie na scenie, to mam zamknąć dziób i się w ogóle przez cały spektakl nie odzywać. I to jest wszystko, co ja na ten temat wiedziałem. Reszta była dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Cały albo prawie cały zespół teatru, niemal cały zespół teatru wziął w tym udział. Wszyscy pracowali pro bono, po to, żeby uświetnić moje 50-lecie. Nikt za to specjalnych pieniędzy nie dostawał, ani Agata, ani koledzy. No to było dla mnie wielkie przeżycie, naprawdę. Faktycznie, siedziałem jak głuchoniemy na tej scenie. Nie wolno mi się powiedzieć tak, nie wolno ci się uśmiechnąć. Nie wolno ci do nikogo zrobić żadnej miny. Nie wolno ci nic powiedzieć, ani jednego słowa. Tyle.
zostałem na takim fotelu wniesiony z widowni na scenę, posadzony i całe te, nie pamiętam ile to już trwało, z półtorej godziny, przesiedziałem, oglądałem, a oni wyprawiali ze mną przeróżne rzeczy, moi koledzy cudowni. No to było wielkie dla mnie przeżycie, już tam pomijam. To było najwspanialsze tamte nagrody, ordery i tak dalej. No, to zawsze przypisane takim jubileuszom, natomiast to, co zrobili dla mnie koledzy, to i Agata przede wszystkim. Agata, no tego nigdy nie zapomnę. To już tak będzie ze mną do końca. To było wspaniałe przeżycie. Wróćmy jeszcze może trochę do historii i do pracy z Krystyną Skuszanką i Jerzym Krasowskim i do tego okresu. Spektakl Brat Naszego Boga był spektaklem, który był jednym z kamieni milowych trochę tej sceny. Jak go pan wspomina? No, wspominam tak, że wiadomo dlaczego był grany. Został wprowadzony na deski teatru, dlatego że napisane to było przez Karola Wojtyłę, naszego papieża Jana Pawła II, kiedy został właśnie wybrany papieżem. Skuszanka wprowadziła ten tytuł na scenę. Graliśmy go prawie 400 razy. Zjeżdżały się wycieczki z całej Polski. No powiedzmy sobie szczerze, to nie był dramat najwyższych lotów. To nie było też w związku z tym wybitne przedstawienie. Ale czasy były takie, że trzeba było to pokazać. No i pokazywaliśmy. To nie było, to trwało długo, to chyba ponad 3 godziny, o ile pamiętam. Chmielowskiego, czyli tą główną postać w tym dramacie, dublowali się Jurek Grałek z Jankiem Fryczem. No a my tam graliśmy takie poboczne postaci, głównie zakonników, księży. No co ci mam, Bartek, powiedzieć? Z tego okresu, która rola jakoś szczególnie panu utkwiła w pamięci, jakaś okazała się ważna? Michał Ratyński tutaj robił taki spektakl, to się nazywał, ten list napisał do mnie Fernando Krab. I tam grałem główną rolę tego Fernanda Krappa i no niestety to bardzo krótko było zagrane, bo to było na przełomie dyrekcji. Akurat przychodził Bogdan Husakowski, a odchodził chyba Golo, czyli Jerzy Goliński. I za Golińskiego ta premiera się odbyła w czerwcu, zagraliśmy to kilka razy, przed Bogdan Husakowski w ogóle nie wznowił tego spektaklu, a uważam, że to było bardzo fajne. Przedstawienie, bardzo fajnie się go grało. A propos Krapa, to ja jeszcze jako młody człowiek, chyba nie miałem jeszcze 40 lat, zagrałem monodram, ostatnią taśmę Krapa. To robił taki młody, bardzo obiecujący, bardzo utalentowany chłopak z reżyserii. To było w ramach jego pracy dyplomowej chyba. Grałem to na Warszawskiej, grałem to na paru festiwalach. No to było wyzwanie. Sama charakteryzacja trwała 2 godziny. Ja, młody człowiek, grający starego Krapa, ale to... No do tej pory mam jakieś recenzje z całej Polski, z Krakowa na temat tego spektaklu. Gdzieś tam moja żona to wszystko archiwizuje, bo ja pojęcia nie mam. To był świetny spektakl, świetny. To Żuka można zapytać. On mi z tego recenzję jeszcze pisał, pamiętam kiedyś. Był pan świadkiem wielu debiutów reżyserskich. Między innymi Krzysztof Babicki debiutował spektaklem Hiob na scenie Miniatura. Proszę coś opowiedzieć o tym spektaklu. No, Jurek Nowak, świętej pamięci, grał Hioba. Ula Popiel, która jeszcze gra, jest już emerytką, ale jeszcze gra u nas w Arszeniku i Starych Koronkach. Ula Popiel pięknie śpiewała, ona w ogóle była cudownie śpiewającą aktorką. Fajny to był spektakl, Jurek był Nowak bardzo przejmującym Hiobem. I to był debiut reżyserski
Krzysia Babickiego, który no fajnie mu się potoczyła chyba kariera zawodowa, bo już był w paru teatrach dyrektorem, teraz też i jest. I pracował też później z panem dyrektorem i pracował tutaj już parę razy i w Kartotece, w Pułapce Różewicza i w Franku V, i Dürrenmata, i teraz w Arszeniku i Starych Koronkach, Agaty Christie. Kesselringa. A, Kesselringa, no tak, tylko według Agaty Christie. We wszystkich jego spektaklach, które tutaj robił, grałem. Jak takie powroty wyglądają? Fajnie, no nie widzieliśmy się 20 parę lat. Bo tyle minęło, on sam zresztą to obliczył, tyle minęło od jego debiutu, kiedy robił Hioba w miniaturze i potem Pułapkę. Tyle czasu minęło. No, nie no, z Babickim się świetnie pracuje. Jest człowiek, który też wie, czego chce. Ma taki bardzo określony swój teatr, ale każdy reżyser ma. Lubię Krzysia prywatnie i lubię go jako reżysera, bo wszystko, co zrobił w tym teatrze, to było bardzo porządne. I ten Hiob, i Pułapka, która była świetnym spektaklem, i Frank V, który uważam był bardzo dobrym spektaklem. No i teraz Arszenik, który się cieszy takim powodzeniem, że zagraliśmy ponad 150 razy i pełno jest ludzi na widowni. Oczywiście to też jest zasługa nie tylko Babickiego, ale głównie Ani Polony, która gra gościnnie u nas właśnie z Ulą Popielowie, grają te dwie babcie staruszki. Siostry Brewster. Siostry, tak. No ale to w ogóle jest świetna, świetnie napisana sztuka i przecież ona na Broadwayu, czy tam na West Endzie to grywana była latami, tam pokolenia po kolei grały w tej sztuce. No i zobaczymy, jak tylko starczy ochoty i sił naszym koleżankom. Znaczy, myślę, że starczy, w końcu ja jestem niewiele od nich młodszy. Także jak mnie wystarczy, to im wystarczy. Znaczy z Ulą jesteśmy rówieśnikami, a Ania Polony jest tam o 2 czy 3 lata ode mnie starsza. Ale za to w pełna sił witalnych jeszcze by nie jednego młodzieńca zakasała. Spotkał się pan z nią też jako reżyserką? Tak, Ania robiła u nas, no dawno, przed laty, Wesele Figara. Wesele Figara. I ona tak ściągnęła do tej swojej realizacji młodych aktorów, których uczyła w szkole teatralnej. To było małżeństwo Grabowskich, czyli Marta Konarska i Piotruś Grabowski. A drugie małżeństwo to był Łukasz. Rybarski. Łukasz Rybarski i jego żona Beata. No Łukasza i Beaty już nie ma w teatrze dawno, bo poszli w estradę i w kabaret swój, czyli ten pod Wyrwigroszem. Piotruś Grabowski wylądował w Warszawie, a Marta jest do tej pory. I to były takie dwa młode małżeństwa, które grały właśnie w tym i obok nich było nas jeszcze trzech tak zwanych starych wygów, czyli nieżyjący świętej pamięci Rysio Sobolewski, mój serdeczny przyjaciel, wspaniały aktor, Krzyś Jędrysek i ja. I no praca była, Ania Polony jest, to jest w gruncie rzeczy urocza, ciepła osoba, ale strasznie lubi odgrywać taką heterę, taką co to... No wyżywała się na tej swojej młodzieży, bo była ich profesorką, więc strasznie się na nich wyżywała. Ale się dobrze z nią pracowało. Ona też była wtedy chyba świeżo po reżyserii. To był jeden z jej pierwszych spektakli, które robiła już jako dyplomowana reżyserka. Nie, fajnie. No, dużo ludzi tu debiutowało, bo Wydział Reżyserii założony przez Krasowskiego na początku chyba lat 80. Nie, wcześniej, w latach 70. Nasz teatr, głównie scena miniatura, to był taki poligon dla studentów reżyserii, dla absolwentów
świeżo upieczonych Wydziału Reżyserii Dramatu. Ponieważ Krasowski był wtedy dyrektorem szkoły i uczył na tej reżyserii. No i tu mnóstwo ludzi, że tak powiem, przy mnie debiutowało. Nie tylko Babicki. Tutaj debiutował Lupa. Tak. I robił rzeźnię, którą potem po latach zrobiliśmy z Remikiem Żykiem. Tutaj debiutowała właśnie wspomniana już, to robiła pierwszy dzień wolności Kutryś, wieloletnia pani rektor szkoły teatralnej. Kto tu jeszcze debiutował? No nie pamiętam w tej chwili nazwisk, ale dużo ludzi tutaj debiutowało za czasów krasowskich. A potem już jak nastali kolejni dyrektorzy, to też tutaj młodzi reżyserzy. Magda Piekosz? Magda Piekosz tu nie debiutowała. Nie debiutowała, ale też to... Robiła, tak. Zrobiła u nas... Miłość i gniew. Miłość i gniew Osborna. Też miałem przyjemność grać w tym. W czasie prób, pamiętam, ściąłem się z nią strasznie, także to na ostrzu noża było tak, że mało brakowało, wycofałbym się z tej realizacji. O sprawy fundamentalne? Ja wiem, czy o sprawy fundamentalne, no czy ona jakoś inaczej widziała postać, którą ja grałem, a ja jakoś inaczej to widziałem. Ale skończyło się na tym, że jesteśmy serdecznymi przyjaciółmi i każdy z nas trochę ustąpiło i doszło do premiery z moim udziałem. Bardzo Madzie lubię, bardzo w takich przyjacielskich relacjach się rozstaliśmy. No może jeszcze kiedyś popracujemy razem. Miniatura i praca z Olgą Lipińską w spektaklu Pułapka na myszy, który później został przeniesiony na dużą scenę. Mówił pan, że wcześniej podglądał pan jej spektakle jako mistrzyni. Później spotkaliście się. No przecież głównie znałem ją z właśnie Leci Kabarecik. Tak. Nie znałem Olgi Lipińskiej wcześniej, ale praca z nią to jest świetna szkoła zawodowa, bo ona, jeśli chodzi o ten gatunek teatru, czyli kabaret, komedia, jest znakomitym fachowcem. Znakomitym. Nie puści żadnego fałszu. Każdą rzecz wypracuje tak. Naprawdę to była wielka przyjemność z nią pracować. Oczywiście, no, miała swoje potrzeby, miała swoje żądania. Mieszkała tutaj po drugiej stronie. Nie wiem, czy to jest 100 metrów w hotelu. Kiedyś zamówiła taksówkę, żeby ją przewiozła z dworca do teatru. Mam jakieś problemy zdrowotne, to inna sprawa. Myśmy zawsze ze świętej pamięci Marcinem Kuźmińskim odprowadzali ją po próbach do hotelu, bo ona się bała te 100 metrów przejść sama, bo mogą ją napaść. Co się jej zrobić? Ale była w tym wszystkim, no nie zapominała, że jest gwiazdą reżyserii i gwiazdą z Warszawy, ale praca z nią to była świetna szkoła zawodowa, naprawdę, naprawdę. Zwłaszcza dla tych młodych ludzi, którzy się przewinęli przez ten tytuł. Tym bardziej, że dużo ludzi się przewinęło, bo najpierw ona, nie znając w ogóle zespołu, jakąś tą pierwotną obsadę zmieniała. Robiła casting do postaci, zwłaszcza tych młodych, dwójki bohaterów. No, kilka osób się tam przez te castingi przewinęło. Ostatecznie Basia Kurzaj. Basia Kurzaj i Grześ Łukawski, tak. No ale zanim Basia Kurzaj i Grześ Łukawski nastąpili, to tam kilka dziewczyn i kilku facetów zostało przez panią Olgę utrąconych. No i w końcu się wykształciła obsada. Tak właściwie z pierwotnej obsady to został tylko Marcin Kuźmiński, przepraszam, Ania Sokołowska i ja.
A pozostałe 4 czy 5 osób, które tam brały udział, to się zmieniały, 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 aż wreszcie się wykrystalizował ostateczny zespół. No i też zagraliśmy tego mnóstwa. Najpierw w miniaturze, potem dyrektor to przeniósł na dużą scenę, bo się cieszyło ogromnym powodzeniem i właściwie zeszło przy pełnej widowni. Mówił pan, że miał przyjemność pracować z Gustawem Holubkiem. No. To znaczy, to dotyczy tej mojej w sumie dość ubogiej filmowej kariery, tak zwanej. W wielu filmach brałem udział, ale takie znaczące rzeczy zagrałem, ja wiem, może w 5, może w 6. W Pogrzebie Kartofla Janka Kolskiego, w Ostatnim promie Waldka Krzystka, w Mewach Passendorfera, no i wreszcie w Witkacym, czyli w... Już nie pamiętam, czy Witkacy to jest w Małym Dworku, a film się nazywał W Starym Dworku, czy sztuka się nazywa, czy jest tak, odwrotnie? W Starym Dworku, w Małym Dworku to jest tytuł dramatu Witkacego. No, a film się nazywał W Starym Dworku. No i zagrałem tam Ignacego Maszejkę, tego leśniczego, i tam właśnie się spotkałem z panem Gustawem, z Beatą Tyszkiewicz, z Jurkiem Bończakiem, którego znałem wcześniej, byliśmy razem w Olsztynie w teatrze z Jurkiem Bończakiem. Też on, no krótko tam był, sezon chyba czy dwa, ale ja też nie byłem dłużej. To tam jeszcze był Janek Englert, była świetna obsada. Grażyna Szapołowska. I tam właśnie spotkałem pana Gustawa. Wspaniały, no, czy aktor wspaniały, to wszyscy wiedzą, ale człowiek nieprawdopodobny. O niesamowitym poczuciu humoru, facecjonista, o niebywałej pamięci, opowiadał takie cudowne rzeczy dotyczące środowiska i warszawskiego, i nie tylko. No, potrafił godzinami opowiadać. Mieliśmy tam dużo czasu, bo warunki były trudne, to był okres tak przesilenia jesieni, zimy. W takim wynajętym dworku pod Krakowskim, w dwóch dworkach, odbywały się zdjęcia. Czasem było, no często pogoda nie dopisywała i siedzieliśmy i czekaliśmy, także nasłuchaliśmy się jego opowieści. Cudowny człowiek. Cudowny człowiek i taki bardzo bezpośredni. Potem po latach przyjechali tutaj z jakimś spektaklem gościnnym. Grali u nas w teatrze. I on mnie przywitał tak, jak starego kolegę, którego dosłownie dwa dni wcześniej widział po raz ostatni. Także świetny facet. No ale tak się zawsze sprawdza. Im kto jest lepszym w swoim fachu, tym mniej udaje. Bo jak się jest wybitnym, to się jest wybitnym i nie trzeba nic więcej. A on był wybitnym aktorem. Spotkaliście się też chyba na deskach tego teatru przy wieczornicy jubileuszowej. A no tak. Związanych z premierą Dziadów. Tak, 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 tak też. No to właśnie był w ogóle chyba... fragment Dziadów tam był grany w reżyserii Sobocińskiego. Tak, tak. To chyba, właśnie chyba wtedy się... Ja grałem Guślarza. To było przygotowane właśnie na stulecie. Tak. Stulecie teatru. Nie, to było na stulecie prapremiery Dziadów. Stulecie prapremiery Dziadów. Czyli był to rok 2003. No, czyli 14 lat temu. I chyba wtedy właśnie spotkałem Holubka. No i tak mówię, że spotkanie było takie, jakby się dwóch bliskich przyjaciół spotkało. Naprawdę takie serdeczne. Chociaż był sporo starszy ode mnie. No i właściwie kontakt niewielki w sumie, ale bardzo, bardzo miły i sympatyczny facet.
No i wspaniały aktor. Przez te 42 lata pracy w tym teatrze przewinęło się tutaj mnóstwo aktorów. Jedni przychodzili, odchodzili. Jak wyglądały kiedyś, jak wyglądają dzisiaj relacje w zespole? Był czas, kiedy ja tu przyszedłem, że tu było chyba około 70 aktorów. I była taka grupa aktorów starszych, mocno starszych. Młodych ludzi było stosunkowo niewiele, dużo było takich w średnim wieku, a nas, młodzieży, nie było tak dużo. Stosunki, ja wiem, no takie bardzo oficjalne. Teraz są o wiele lepsze. Jest nas dużo mniej. Jest nas 30 chyba 6. Trzy na etacie tylko? To bardzo mało. Myślałem, że więcej. Łącznie z tymi, co teraz zostali poangażowani? Tak, bo to się wymienia. Mhm. No to teraz jest dużo więcej młodych ludzi. No, takich starców jak ja już jest niewielu. Znaczy nie ma w ogóle. Bo jestem... Przez wiele lat byłem najmłodszy w teatrach, a teraz jestem od paru ładnych lat najstarszy. Właściwie jak odszedł Maniek Cebulski, no, starszy 20 lat ode mnie, ale jak on odszedł, zmarł Andrzej Kruczyński, Halina Gryglaszewska, Sobolewski. No to się nagle okazało, że jestem najstarszy. No i tak już jest, tak już zostanie. No. Aż w końcu jak ja umrę, to kolejny najstarszy będzie chyba Sławek Rokita. on jest dłużej ode mnie w tym teatrze. Tak. On jest od 71 chyba roku, czyli już 46 lat. A ja dopiero 42, 43. Co to jest? Młodzik. No ale obaj jesteśmy w całkiem przyzwoitej formie, jak na nasz wiek. On jest młodszy ode mnie, mimo że jest dłużej w teatrze, jest młodszy ode mnie chyba o 2 lata. Bo on od razu tutaj, też po łódzkiej filmowce, ale od razu. Nie, on chyba po warszawskiej. Nie, on w Łodzi skończył. On Łódź skończył? Tak. A on jest warszawiak. Tak. On jest z Warszawy, aha, ale tak, kończył tak, łódzką tak, szkołę. Tak. No, to on jest jeszcze dłużej ode mnie, chociaż jest troszeczkę ode mnie młodszy. No, tak to jest paru 60-latków, 60-parolatków, a potem to już ci w sile wieku i młodzież, no jest fajny zespół. Dyrektorów też już przeżyłem tutaj paru, chyba Krzysiek Głuchowski jest moim 11. dyrektorem. No, był taki czas, że się bardzo szybko zmieniali. Tak. Przełom lat 80-tych, 90-tych to taki bardzo intensywny czas pod tym względem. Tak, nawet Jurek Nowak był przez jakiś czas PO, potem ten z Łodzi zmarł potem szybko. Andrzej Kijowski. Andrzej Kijowski. Jerzy Goliński, Bogdan Kusakowski. Bogdan Kusakowski, Goliński, przecież nawet nasz były kolega, czyli problemy z pamięcią, przyjaciel Krzysia Jędryska. Był tu dyrektorem przez jeden sezon. Janek Prochyra. No także się przewinęło tych dyrektorów mnóstwo. Przedtem Krasowscy. No i potem dopiero takie dłuższe okresy. Husakowski chyba 6 lat. Goliński przedtem 2 czy 3 sezony. Orzechowski 17 lat. No i Głuchowski, który już chyba będzie moim ostatnim dyrektorem. Mam nadzieję, jak najdłużej. Także sporo dyrektorów tutaj przyjmowałem i żegnałem. No nie ukrywam, że jestem bardzo związany z tym teatrem. No właściwie prawie całe moje życie zawodowe. Właściwie reszta mojego życia, no to... To się wiąże z tym budynkiem, z tym teatrem. Jestem do niego bardzo, bardzo emocjonalnie ustosunkowany i przywiązany. No i chyba dobrze. Ja sobie nie krzywduję. Uważam, że jestem zadowolony z tego, co,
co mnie w życiu spotkało. I zawodowo, i prywatnie. Czyli relacje, można powiedzieć, że były bardziej oficjalne wtedy, kiedy pan przyszedł do teatru, pomiędzy członkami zwłaszcza ci starsi koledzy niezwykle tak dystans utrzymywali. Nie wszyscy. Na przykład z Mańkiem Cebulskim zaprzyjaźniliśmy się prawie od razu. Natomiast była taka grupa, którzy trzymali dystans. Halina Gryglaszewska, Kościołkowska, kto tam jeszcze? Hugo Krzyski. No, różnie to bywało. Zależy od, był bardzo humorzasty. Człowiekiem potrafił być bardzo przyjacielski, a potrafił być niezwykle wyniosły i taki wręcz odpychający. Także był pewien, był dystans. W tej chwili dystans się chyba zmniejszył, ale co zauważam z wielką przyjemnością, że młodzi ludzie jednak z szacunkiem się odnoszą do starszych kolegów, chociaż jesteśmy wszyscy po imieniu ze sobą, prawie wszyscy. Także niby ten dystans się skraca, ale oni mimo wszystko potrafią się odpowiednio zachować. Także ja do naszej młodzieży teatralnej nie mam żadnych zastrzeżeń. Są bardzo fajni, utalentowani młodzi ludzie, dobrze poukładani, którzy wiedzą, czego chcą. Ja bym jak najdłużej tutaj zostawali, dlatego że był taki czas, że jakby to powiedzieć, na skutek nieporozumień z dyrekcją. Sporo wartościowych ludzi podchodziło od nas, pouciekali. Ania Cieślak, Bartek Kasprzykowski. Nie mogli się dogadać z dyrektorem, który więcej od nich wymagał, niż oni byli w stanie dać. No, w związku z tym odeszli. No i chyba szkoda. Chyba szkoda. Basia Kurzaj tak samo odeszła. Myślę, że ona sobie mi trochę inną drogę życiową wymyśliła, nie wiem, jak jej się układa, ale można było to pogodzić, połączyć i mogła zostać, bo to przecież zdolna aktorka. Karolina Kominek, no, sporo ludzi zabrało się i poszło sobie do Warszawy. Z młodych tutaj niedawno, razem z Karoliną Kazoń przyjęta była Ania Terpiłowska, też szybciutko odeszła. Też można było znaleźć sposób, żeby ją zatrzymać. Błażej Wójcik też tak się pojawiał i znikał. Błażej to zawsze był globtroter, on uwielbiał takie zmiany. Spodobało mu się tam w Kapitolu, bo on jest świetnie śpiewający, a to jest teatr muzyczny, gdzie również można pełnię swoich możliwości aktorskich pokazać, więc jemu to odpowiadało i odszedł. No, to jest normalne, że w teatrze się zespół zmienia, bo że przy mnie to tutaj już ze 150 osób i jakby policzyć wszystkich aktorów, którzy się tutaj poprzewijali przez ten zespół, przez te lata, to co najmniej ze 150 osób się uzbierało. Relacje z zespołem technicznym? Zawsze były dobre i zawsze są dobre. My doceniamy ich pracę, oni doceniają naszą robotę. Jest świetnie. Był taki czas, że się często zmieniali. I trudno było utrzymać stały zespół i taki, który, zwłaszcza ci, którzy tak przychodzili z doskoku, tak nie bardzo się umieli znaleźć w tym wszystkim. Tak, ponieważ nie ma już w tej chwili techników teatralnych, tak jak kiedyś były szkoły, które przyuczały do zawodu rzemiosła teatralnego. No to tych nowo przyjmowanych trzeba było przyuczać do zawodu i tak nie wszyscy się chcieli przyuczać, szybko odchodzili i szukali lepszych warunków finansowych. One w tej chwili nie są też takie świetlane, ale jest lepiej niż było, zwłaszcza nowy dyrektor, który chyba bardzo docenił pozostałe zespoły pracujące w teatrze poza zespołem aktorskim. Myślę, że... Kogoś szczególnie pan pamięta z tego zespołu technicznego? Z pracowników zaplecza? Ale z tamtych czasów? W ogóle. No nie, no przede wszystkim garderobiane, które są najbliżej nas. Mamy szczęście mieć fantastyczne garderobiane.
Świetne, naprawdę. I twoja babcia, która przez lata była z nami i teraz obecne garderobiany. Kiedyś pani Władzia? O, jeszcze pani Władzia. Nie, nie, naprawdę mamy. One, z nimi mam najbliższy kontakt. One nas ubierają, rozbierają, przynoszą, podają, służą wszelką pomocą i mamy olbrzymie szczęście. Ja mam zresztą porównanie z innym teatrem, nazwijmy to, gdzie nie ma w ogóle porównania. Tam panie wykonują swoją pracę i to tak, jakby łaskę robiły, a tutaj są w pełni oddane. A zespół techniczny, no teraz też jest bardzo taki, znaczy to się teraz nazywa montażyści, tak? Tak, to różnie tak, się tak. nazywa, montażyści. No, fachowców od światła, od akustyki mamy znakomitych. Montażyści w tej chwili jest bardzo taki stały zespół. Tak, sznurownie. Tak, Boguś Wójcik trzyma to wszystko twardą ręką i nie, no fajni są. Grześ Wójtowicz. Znamy się już tyle lat. I, nie, bardzo myślę, że ta taka współpraca i to takie uzupełnianie się wzajemne w robieniu tego, co potem w efekcie stanowi o jakości tego, co pokazujemy ludziom, w naszym teatrze jest na bardzo wysokim poziomie. Nadal jestem etatowym pracownikiem tego teatru. Nikt mnie z tego teatru nie wyrzuca. I ten okres, który jest jakby zwieńczeniem mojej pracy zawodowej, no bo przecież nie wiem, ile jeszcze popracuję, jest wspaniały. Rzadko bywało, żebym grał aż tak dużo, aż takich świetnych ról. Teraz przede mną znowu kolejne wyzwanie. Już nie mówię teraz o premierze Wiktora Rubina, ale po to, co potem mnie czeka z Agatą Dudą grać. No i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości też. A w tej chwili no i Papkin, i W Zemście, i Szklane Paciorki. I tak, Józef Knecht w Szklanych Paciorkach według Hermana Hessego. No to grzechem byłoby narzekać, prawda? Także i w Wyzwoleniu, i ja jestem bardzo, bardzo zadowolony i dobrze mi się układa. Zdrowie na razie dopisuję. Ciągle jak się przyglądam swojemu PESEL-owi, to wierzyć mi się nie chce, ile mam lat. No bo się czuję o wiele młodziej, ale to też dzięki temu, że ma się bez przerwy kontakt z młodymi ludźmi. No ale nie tylko chyba z tego względu. Ma pan też swoje pasje poza teatralne. Zamiłowanie do majsterkowania, no tak, na przykład. No tak, tak. Co prawda teraz mam bardzo mało czasu na to. A głównie to na wsi. Tam się dorobiłem chałupy na wsi pod Krakowem, no czy pod Krakowem, właściwie bliżej Limanowej niż Krakowa. No i tam jak mam wolne, no to tam sobie coś dłubię. Dorobiłem się trzech synów, zrobiłem się w tej chwili trójki wnuków, no także nie mogę narzekać. Właściwie jestem człowiekiem spełnionym, ale ciągle mam nadzieję, że jeszcze fajne rzeczy są przede mną. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję.